Dzień dobry, znajdujemy się w Podobornie. Pada Sławek, chcę przedstawić parę gołębi, taka tylko prezentacja najdroższych gołębi, można powiedzieć, na świecie, które osiągały ponad milion euro. Z tej rodzinki samiczki, którą prezentuję, rodzeństwo poszło na pipie w Belgii ponad milion. Dokładnie, kto chce, może sobie sprawdzić. Także takie gołębie się ma. Linia gołębi von de Wover de Gasbern. Najlepsze gołębie, w sumie najlepsze. Najdroższe gołębie na świecie. Milion euro ponad. Dobra, co pierwsze. Ta samica umie. Za młodego nie latała. Roczna. Obrączka 2019. W 19 nie latała, w 20 latała. 12 razy w kabinie, 9 konkursy. Tam kto chce, jak sprawdza. Jest na moim filmie. Pierwszy konkurs, 5, 12. 9 konkursy pomiędzy pierwszym a 68. 68 konkurs największy. Także ludzie, takie gołębie się ma. Ale w sumie gołąb też kosztuje, nie? Miliony euro, także te gołębie nigdy do sprzedania, najwyżej za najdroższy samochód na świecie mogę go oddać, więcej inaczej nie, tego gołębia. Najdroższy samochód na świecie. Mogę go sprzedać, inaczej nie. To samiec od pary, zaraz pokażę cztery dzieci od nich. Te dzieci będą raczej prawdopodobnie nigdy do sprzedania. Tymi gołębiami ryzykuję, lecę. Ten gołąb, samiec, oryginalny od doktora. Teraz z Bayerów, tam co te białko doktora prezentuje. Ja tam na tym białku nie chcę zarabiać. Można do doktora bez De Geilen. Może sobie ktoś zamówi do doktora sam. Żadnych pośredników, nic. Jego napiszę później telefon. Oryginalny od doktora z Bayerów, gołąb, samiec. Nie będę kłamał, ale 93 w Niemczech. Ta samica na całych Niemczech, setna, 80, nie wiem. Bynajmniej na całych Niemczech, te gołębie w setce. Także takie gołębie się ma. Dobra, następne. To są oryginalne dzieci od nich. Tak jak mówiłem na przedostatnim, czy jeszcze wcześniej filmie. Najlepsze gołębie. Bynajmniej od tych moich asów. Będę na lewej nodze, zawsze na prawej. 30 lat gołębie mam. Od 30 lat obrączkuję na prawej, ale od takich dobrych, drogich gołębi, co kosztują nie 100 euro, nie 200, milion. 397. Numer obrączka, 18 w tym roku. Raczej oni na loty nie idą, bo to są za drogie gołębie. To są dzieci po tych. Ktoś chce z dzieci po tych następnych zamówić, nie ma problemu. Za papiery, krew, czy jak tam się mówi, nie wiem, czy tam lotka, czy jak. Można, a z DNA można zamówić, nie ma problemu. Ale później, albo po tych dzieciach w sumie. Samo 21 rok, 398. Oni raczej nie będą latać, bo to są za drogie gołębie, żeby nimi latać. Chyba, że będę ryzykował. Miesiąc temu gdzieś przedstawiałem oryginalne od nich, tak samo jak sobie ktoś nie wierzy. Ale w sumie oni nie będą do sprzedania, ale jak ktoś nie wierzy, ja numery pokazuję. Kogoś interesuje, możemy sprawdzić. Po nich będą na pewno dzieci kiedyś do zamówienia, może na jesieni. Wcześniej myślę, że nie. Tak samo jak mówiłem, 340. Tak samo obrączka na lewej. Wiadomo, nie miałem już z 20 roku na stare obrączce z 19 za 340, nie? Także to jest, w sumie może być bracia, nie? Czy tam siostry, nie?
to nie późno, bo nie ile tam, miesiąc temu, 3 tygodnie temu ich tam odsadziłem. Sobie te jajka znieśli. Tam wszystko na filmie nagrano, wszystko na bieżąco. 339. Się jeszcze bierze, wiadomo, to późno. Oni, wiadomo, te dwa są na... Będzie samiczka, tam to będzie samiec. Także oni są na starych obrączkach, ale gołębie można powiedzieć. Po tych rodzicach, najdroższe na świecie. Tu zaprezentujemy deklaka. Z 19 roku 234. Syn oryginalny od 500. 500 poszła dalej i teraz do innego. W sumie tam mogę. No nie będę zdradzał do kogo, bo dalej jest wypożyczona. Wiadomo. To jest go. Deklak, linia 613. Po mojej najlepszej 500, po dziadku. Nawet już gołębie się na Ukrainie pokazuje. To jest samiczka. Od doktora, doktor Gajlen. 1088. Tak, żeby ich ktoś nie widział. Najlepsza samica u mnie w rozpłodzie. 1088. Które dzieci po tym deklaku, co tam. 500 jest wypożyczona. Z nią była sparowana, które dzieci wydali na nowej soli. To jest wspólny gołębnik. Super gołąb, golą, czego oni tam mówią. PL, Sławek ten pan się nazywa. Oryginalne dzieci po tych. W sumie to jest. Ich teraz przeprowadzałem ich. Wylatali 10 miejsce w Polsce na wspólnym gołębniku. Super gołąb, 10 miejsce. Które za 3-4 tysiące za 10 miejsce, za to, że przyjeżdżał z finału, 4. Wiadomo, mógł być pierwszy, mógł być i 4. Ale przyjeżdżał 4, przyszli tam w grupie, no ale nieważne, ale on musiał przyjść. Przedostatni lot był 8, oryginalny, po tym gołębiu, 8, 300 km. Na finale 4. Jak go sprzedali za tam 350 euro, czyli 1300 zł w Polsce. Także jak ten pan, który kupił, pozdrawiam go. I takiego gołębia proszę go zamknąć, żeby on tam gdzieś, mówię od razu, nogów nie dostał. Na pewno pan będzie miał pociechę. A i chcesz pan? Ja w sumie, ja czyszczę samicę gratis. Nie muszę pieniędzy za to, że takich gołębia do mnie kupił. Ja ci samicę szykuję. Zgłosisz się, mój telefon zawsze na filmie, jak nie to na moich tych. To jest samiczka, którą pan tam dziecko kupił od tego. 4 z finału. 400, nie wiem, 5, 10, 20 km. Po tych samiczkach. Także tak, dziękuję temu panu, co tam kupił. Także pan na pewno będzie zadowolony. Zadzwonić. Proszę gołębia mnie przy... na WhatsAppa przesłać, że pan go masz, rodowód, że masz po nich. Nie ma problemu, gratis. Żadnej złotówki nie chcę. Dzięki panu, że jeszcze takiego gołębia odkupił. Nie, ja powiem szczerze, chciałem go sam odkupić. Ja tego nie robię. W sumie chciałem, byłem jak się mówi, już blisko, nie tam. Bo ja nie, sam nie kupuję na aukcjach. Raz, że może nie jestem zamordowany, a drugi raz. Tam dużo oglądałem filmów, oglądam. Ale te filmy to dużo ludzi oszukują. A po trzecie to swoich się dobrych gołębi nie odkupuje. Dobre się ma. Tak, żeby było chyba na tyle. Pozdrawiam wszystkich i... Tam nie o to chodzi, że tam kogoś namawiam, ale ludzie... Musicie tak. Ktoś nie umie po niemiecku, proszę do mnie zadzwonić po 5, po 17. Ja przetłumaczę każdemu. Gołębie są takie w Polsce, że wy sobie nie wyobrażacie. Belgia się chowa. Z Niemiec. Tylko nie umiecie rodowodów czytać. Ja wam to mówię. Mój kolega dzwoni do mnie. Dla mnie kupił 2 miesiąc temu. Dzisiaj nawet pokazał 2 mi. Tu jest jeden klient. Fakt, że on nie lutuje. On ma nieduże gołębie w rozpłodzie. Jest gospodarzem. Tam, żeby myśleli, że jakieś cyganstwo. On ma gołębie po duże tysiące euro. Nie będę tu kogoś reklamował, bo na pewno ten handlarz by pojechał.
z Polski, wiadomo, znam ich tam trochę więcej, same przyjeżdżają do niego, o 1000 euro zwyż. Ja mam z nim kontakt od 7 lat, ja kupuję gołębie u niego po 700 euro, ale na pewno te z polskich handlarzy 1000 euro wzwyż płacą, to ja wam mówię. A gołębie, wiadomo, u nas są takie aukcje, najlepsze gołębie, czy ja, czy ktoś, czy dziesiąty daje na to aukcję i tam się mi od tych najlepszych hodowców kupujemy. U niego zawsze są dwa te gutszajny, nie wiem, tam po polsku się mówi. Po prostu można, od niego się dostanie tego, nie wiem, to mnie te słowa brakuje. Można gołębia wygrać i no wiadomo, tam, bo Niemcy też oni nie są, nie jak w Polsce albo w innych krajach, że tam najmniejsze te ludzie młode zaczynają. W Niemczech ten powoli sport umiera. Ale tego pana, ja wam mówię szczerze, nie tam by kogoś reklamował, nie będę mówił nazwiska. Mój kolega, nie będę mówił jaki, dwa dla mnie kupił, dla siebie dwa. Dzisiaj wisał dwa. Wiadomo, ja tam nie będę po 700 euro płacił, ale w Polsce 100 euro, po 120 euro te gołębie chodzą. A że ludzie nie umieją czytać i nie wiedzą tego nazwiska, to sami winni. Także pozdrawiam wszystkich, na razie, do usłyszenia. We'll be right back.